Usiąść w fotelu, zamknąć oczy i rozsmakować się w brzmieniu płynącym z głośnika wprost do zmęczonych całodniowym hałasem uszu. Starsze pokolenia doskonale rozumieją, o czym mowa. Słuchanie płyt winylowych w zaciszu domowym było formą relaksu dla koneserów muzyki, a porządne prywatki nie istniały bez słynnego adaptera Bambino, z którego leciały ponadczasowe szlagiery. Dziś tak zwany retro klimat wraca do łask, a dzięki Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej każdy ma szansę zapoznać się z bogatą kolekcją winyli udostępnianych na miejscu. Wszyscy zainteresowani znajdą gramofon oraz półkę z płytami winylowymi w mediatece, w której właśnie jestem. I myślę, że szeroki wachlarz gatunków powinien zadowolić nawet najbardziej wybrednego audiofila. Począwszy od muzyki klasycznej, folku, jazzu czy muzyki filmowej, Wojewódzka Biblioteka Publiczna ocaliła od zapomnienia ponad 1000 płyt, przy czym około 800 z nich zakupiono od świętokrzyskiego kolekcjonera. W kąciku melomana znajdziemy na przykład kolekcję muzyki pop z takimi czołowymi zespołami jak ABBA czy The Beatles. Dostępna w mediatece dyskografia słynnej szwedzkiej grupy ABBA zawiera takie albumy jak Waterloo czy Wulewu, a wręcz ikoniczna grupa The Beatles z Liverpoolu wzbogaca zbiory swoim albumem Love Songs z takimi hitami jak And I Love Her czy Yesterday. Oczywiście nie można pominąć amerykańskiej wokalistki Whitney Houston ze swoim debiutanckim albumem, który znalazł się na szczycie listy przebojów w wielu krajach. Ponadto znajdziemy płyty winylowe jednego z najważniejszych zespołów blues rockowych w Polsce, czyli zespołu Breakout, założonego przez Tadeusza Nalepę, w tym albumy takie jak Na drugim brzegu tęczy czy Mira. Oprócz tego klasyka polskiej piosenki, czyli przeboje Mieczysława Foga, Jerzego Połomskiego czy Andrzeja Rosiewicza. Co więcej, kolekcja płyt nie ogranicza się wyłącznie do muzyki. Miłośnicy przyrody i zwierząt mogą znaleźć nagrania z charakterystycznymi odgłosami ptaków, a pasjonaci poezji mogą posłuchać recytacji słynnych wierszy. Jak widać, wybór jest ogromny i niezwykle różnorodny, co powinno zadowolić każdego melomana. Warto pamiętać o winylach i zajrzeć do naszej biblioteki, żeby przesłuchać kilka utworów i poczuć ten klimat. Więc wszystkich serdecznie zapraszam.